Rali, dyrektor. No, ja tutaj z niepokojem słyszę, że parki narodowe zostały zepchnięte na oś krajową, natomiast one leżą w regionie, one leżą tutaj. I nie wyobrażam sobie, żeby parki narodowe, które właśnie w dobrze sformułowanym priorytecie dotyczącym łączenia ochrony przyrody z udostępnianiem turystycznym, RPO nie wsparło nas w tych lokalnych tutaj działaniach. My jesteśmy w stanie pozyskiwać środki z programów krajowych, ale chociażby z punktu widzenia takiego utożsamiania się z regionem powinniśmy mieć prawo i możliwość uczestniczenia w chociaż okrojonym zakresie, ale z możliwością korzystania ze środków RPO. Tym bardziej, że chcę powiedzieć, że tutaj jako beneficjenci, no Państwo troszeczkę dziwnie formułujecie, ponieważ parki krajobrazowe są tam wymienione, rezerwaty przyrody. Rezerwaty przyrody to nie jest instytucja, to nie jest beneficjent, to jest forma ochrony przyrody, natomiast instytucją zarządzającą jest kto inny, nie ma tej instytucji tam. Więc dla rezerwatów przyrody wirtualna instytucja nie złoży wniosku. W związku z tym powinien być gospodarza ma przecież tak. Gospodarza ma przecież pan. Rezerwat ma gospodarza. Rezerwat nie ma gospodarza, ma, ale nie jest wymieniony tutaj. On zarządza rezerwatami regionalny dyrektor ochrony środowiska, natomiast on tutaj nie jest wymieniony. W związku z tym ale na to zwracam uwagę. I apeluję, ja swój wniosek formalny już złożyłem w tym zakresie, uwagę, żeby parki narodowe włączyć do jako beneficjentów, tym bardziej, że parki chronią nie tylko zasoby przyrodnicze, ale również kulturowe. W naszym przypadku ma to miejsce. Panie prezesie, przede wszystkim proszę, panie dyrektorze, przede wszystkim proszę o pismo do Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rozwoju Regionalnego właśnie, bo tak naprawdę to nie jest nasz wybór. Tak nakreśliła to linia demarkacyjna. Tak to zrobili. Na twardo. I każdy głos liczy się, bo to nie jest tak, że my jesteśmy zadowoleni z takiego podziału. Mieszkam w Jeleniej Górze od wielu lat i mam wielką prośbę. Proszę wyjaśnić, co będzie w tym transporcie publicznym konkretnie, bo jest tak opowiedziane, ale mało. Jakie będą nowe zadania, ponieważ jak do nas mają dojeżdżać turyści, tak jak Karpacz, Świeradów, Szklarska, S3, ma iść na Kamienną Górę. Tam takiego potencjału nie ma. Więc jak Państwo widzicie rozwiązanie, żeby te miasta nie padły? Ja mam jedną prośbę, że S3, która jest zagrożona w tej chwili, żeby stąd z Jeleniej Góry nie wychodziły jakiekolwiek wątpliwości, bo S3 tak naprawdę doprowadza w głównej części ruch turystyczny właśnie na miejscowości. No tak, ale chciałem powiedzieć, że Bolków znajduje się 20 parę kilometrów od Karkonoszy, czyli jesteśmy kawałek dalej. To jest nasz żywotny interes, żeby on był. A ja może w tej części bardziej dotyczącej dojazdu, chociaż też nie do końca to akurat jest po stronie samorządu województwa dolnośląskiego. Tak jak to pan prezydent powiedział, może nie zagrożona S3, tylko przesunięta w terminie. Miałem teraz przyjemność rozmawiać 2 dni temu z ministrem Renasiewiczem, między innymi o realizacji drogi S3. Ta droga jest wpisana w ramach projektu Łącząc Europę razem ze stroną czeską ma być realizowana. Po przyjęciu teraz projektu budżetu przez Unię Europejską są pieniądze dedykowane bezpośrednio na tą drogę, ale dla nas tak naprawdę, dla mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej najbardziej istotne jest połączenie do Bolkowa. I dlatego też między innymi rozmawialiśmy z ministrem Renasiewiczem na temat po pierwsze obwodnicy Bolkowa, i po drugie dobrego skomunikowania Jeleniej Góry Kotliny Jeleniogórskiej z Bolkowem. Mamy taką koncepcję przedstawić. Tutaj w regionalnym programie operacyjnym też wskazujemy, że powinno być dobre połączenie z S3, nie wskazując w którym miejscu, z dwóch aglomeracji, z dwóch kotlin. Kotliny Jeleniogórskiej, aglomeracji Jeleniogórskiej i aglomeracji Wałbrzyskiej. Od dłuższego czasu praktycznie tutaj z panem prezydentem Marcinem Zawiłą przedstawiamy informacje, porównując
Kotlinę Jeleniogórską z Kotliną Zakopiańską, z Zakopanem, gdzie, tak, gdzie mniej więcej ta sama ilość turystów jest. I o budowie dobrego skomunikowania Zakopanego, bo to nie tylko drogi, tak samo i kolej, bo połączenia transportu zbiorowego, kolejowego są nie mniej istotne, a może i dla nas, na przykład dla Jeleniej Góry, może i bardziej istotne. To te ilości turystów są bardzo porównywalne. Zauważmy, że projekt Regionalnego Programu Operacyjnego w dość nikłym stopniu zawiera wymiar terytorialny. Każde z osi priorytetowych, i to jest zgodne zresztą z wytycznymi i z dyrektywami unijnymi, dotyczy tak zwanej koncentracji tematycznej, natomiast nie ma mowy o zdecydowanie wyraźnej dekoncentracji przestrzennej, czego oczekują na pewno Jeleniogórzanie i mieszkańcy do tego nie będą. Słuszne zostało zauważone w części diagnostycznej, że region dolnośląski to region pewnych dysproporcji rozwojowych. Jednym z obszarem takich, można powiedzieć, dysproporcji, obszarem problemowym, zresztą zauważonym w strategii rozwoju województwa dolnośląskiego, jest Kotlina Jeleniogórska. No bo po co wprowadzono do zapisów strategii rozwoju województwa dolnośląskiego 12 obszarów interwencji, w tym Kotlina Jeleniogórską, skoro w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego jedynie w jednym z priorytetów inwestycyjnych pojawia się taki obszar zwany autostradą nowej gospodarki. Zresztą korzystając z okazji po raz kolejny zwrócę uwagę autorom Regionalnego Programu Operacyjnego, a wcześniej autorom Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, że w ramach tego obszaru problemowego, obszaru interwencji zwanego autostradą nowej gospodarki, Jelenia Góra jest zauważana szczątkowo. Panie Prezydencie, pozwolę sobie to podkreślić pana obecności, że zakreślono jedynie, gdyby tak spojrzeć na układ przestrzenny miasta, jedynie rejon Maciejowej i rejon centrum, natomiast zupełnie pominięto Cieplice, Sobieszów oraz Jagniątków. Myślę, że to jest wynik, tego pewnego niechlujstwa rysowników, takich nazwę, którzy nie potrafili odpowiednio zaznaczyć na odpowiednich mapach obrazujących obszary interwencji właśnie obszar z autostrady nowej gospodarki, to jest obszar Kotliny Jeleniogórskiej. I gdyby założyć, z czym się tutaj zgodzę z panem Łukaszem Urbańkiem, że Regionalny Program Operacyjny jest jednym z narzędzi, jednym z instrumentów realizacji Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego, a ta strategia wpisana jest przecież w unijną politykę spójności, to chcę wyraźnie podkreślić, że dzięki zapisom i układowi przede wszystkim proponowanemu w projekcie RPO, nie uda się takiej polityki spójności zrealizować. Bo politykę spójności realizuje się przede wszystkim, dostrzegając także finansowo obszary problemowe. A tutaj nie ma mowy o czymś takim. Pytam, dlaczego? To jest pierwsze moje pytanie, ale oczekuję odpowiedzi potem. Odpowiadając także razem generalnie na instrumenty terytorialne w ramach programu przeznaczono 765 milionów euro na wszystkie instrumenty terytorialne, czyli zarówno na ZIT-y, jak i kontrakt dolnośląski, co chyba rozwiera wam wątpliwości co do 800 milionów euro skierowanych na jeden obszar. Ta kwota będzie dzielona na... Nie wyklucza się, mówi pan prezydent. No dobrze, moja matematyka jest inna. Te pieniądze będą podzielone na obszary. Ten podział pieniędzy będzie wynikał też z negocjacji. My jesteśmy dopiero po pierwszym spotkaniu negocjacyjnym. Proszę pamiętać także, że kwoty prezentowane na prezentacji teraz będą też podlegały indeksacji do cen bieżących. Już wiemy, że od przedwczoraj wiemy, że ta indeksacja jest na poziomie 11,4%.
i jest wykonana jeszcze, żeby nam utrudnić życie nieproporcjonalnie do udziału funduszy, to ma znaczenie wbrew pozorom, więc także zmieni się ten przydział na osie priorytetowe, dlatego że to ulegnie czyli pieniędzy będzie więcej. Ogólnie będzie 225 milionów, 2 miliardy 250 milionów euro na cały Dolny Śląsk. Jeżeli zaś chodzi o instrumenty terytorialne i podejście terytorialne w regionalnym programie operacyjnym, nie do końca zgadzam się z tutaj opinią pana profesora. Instrumenty terytorialne i tam, gdzie chcemy, aby instrumenty terytorialne były realizowane na poziomie RPO, jest to wskazane w ramach priorytetów inwestycyjnych i te priorytety inwestycyjne są wskazane, które w opisie priorytetu inwestycyjnego. Być może opis dotyczący instrumentów terytorialnych jest niewystarczający, jednak pamiętajmy, że jesteśmy na początku drogi programowania i pojawi się szczegółowy opis priorytetów, który także będzie zawierał ten zasób. I trzeba nadmienić także, że program operacyjny w tym kształcie, w jakim jest, czyli te wszystkie rozdziały, to nie jest nasze widzimisię, że tak powinien wyglądać, tylko my dostajemy template z Komisji Europejskiej i żeby państwa rozśmieszyć, nawet liczbę znaków mamy ustaloną. No i dokładnie tak to wygląda. Więc nie można tam tworzyć drugiej strategii rozwoju województwa i trzeba no niestety wpisywać się w te ramy, w które wtłacza nas ten, który daje nam te środki w różnych wymiarach, także niestety w wymiarze, jak wygląda dokument i czy on jest przyjazny, bo ja zdaję sobie sprawę, że ten dokument do końca przyjazny czytelnikowi, beneficjentowi, no nie jest. No, wiemy, że w tej nowej perspektywie finansowej mamy środków na spójność generalnie biorąc mniej, akcentowany bardziej rozwój niż spójność, a nasze zaniedbania w wielu obszarach, zacofanie jest tak duże, że chcielibyśmy tych środków dwa razy więcej. To rozumiem, ale o tym chcę powiedzieć, dotyczy innej kwestii. To dotyczy bardziej sposobu wydatkowania środków, racjonalności i kwalifikowania wniosków do realizacji. Chodzi mi o taką kwestię. W kończącej się perspektywie finansowej było wiele projektów w różnych obszarach, w obszarach na przykład związanych ze sportem, z rekreacją, także z kulturą, także ze społeczeństwem informacyjnym, gdzie powoływane były na mocy tych projektów pewne byty ekonomiczne, pewne inwestycje były prowadzone, które mogły funkcjonować do czasu wsparcia finansowego, do czasu napływu dotacji. Natomiast po zakończeniu się projektu, po tych kilku latach najczęściej, kiedy projekt się kończył, okazało się, że te byty powołane ekonomiczne no, nie za bardzo potrafią samodzielnie przetrwać, nie potrafią przetrwać i nie ma kontynuacji. We wnioskach unijnych, w studiach wykonalności robionych przez firmy najczęściej doradcze, które w tym się specjalizują, analizy finansowe i projekcje na przykład w zakresie płynności, w zakresie wskaźników finansowych, takich jak wskaźniki zwrotu, ERR, NPV, jest takie podejście trochę od tyłu. To znaczy ja wiem, że te firmy doradcze, bo z niektórymi mam kontakt, robią to tak, żeby te wskaźniki wyszły takie, jakie mają być. I projekt jest na etapie dopuszczenia formalnego, wchodzi do realizacji, to na potem oczywiście jest ta ocena jeszcze merytoryczna projektu, w sytuacji, gdy tak naprawdę on nie powinien być do realizacji, ponieważ te rzeczywiste wskaźniki płynności są zupełnie inne później, prawda? To jest takie trochę nieracjonalne wydawanie środków, bo każde miasto chce mieć akwapark, chce mieć miasta 100 000, niektóre chcą mieć filharmonię, chcą mieć inne rzeczy, które byłyby z punktu widzenia społecznego przydatne i racjonalne. Ale potem obciążenie dla budżetu samorządowego jest tak duże, że niekiedy po prostu samorząd nie jest w stanie tych kosztów udźwignąć. I nad tym się zastanówmy, na etapie właśnie dopuszczania wniosków do realizacji, czy nie zaostrzyć tych kryteriów. Między innymi z tego też powodu powstają ZIT-y. Żeby nie było sytuacji takiej, jak mamy dzisiaj pod Wrocławiem, że gmina obok gminy wybudowała akwapark. I dzisiaj jedna i druga mają problem. Ale to rozsądek gmin. Tak jak mi tu pani dyrektor podpowiada, rozsądek gmin, a ja bym powiedział inaczej. Ja bym nie chciał widzieć tej komisji, która będzie weryfikowała. Bo zawsze będzie źle. Znaczy... Bo zawsze będzie tak. Tu rozsądek jest przede wszystkim wyborców.
to wyborcy, jeżeli jest wójt, burmistrz taki i rada gminy, która nie myśli o przyszłości, nie myśli nie tylko o dniu jutrzejszym, ale tym, co będzie za 5, za 10 lat, to nie wybierze już takiego wójta i nie wybierze takiej rady. Ale akwapark zostanie. Takie pomniki niestety będą. To jest pomnik białego słonia, którego czasami sobie na własne życzenie stworzymy. Ale proszę mi powiedzieć, z jednej strony, tak jak tu, z jednej strony jest sytuacja tego rodzaju, że były presje mieszkańców, że to gmina obok ma, a my nie możemy mieć. Ile ja mam takich sytuacji, że przychodzą do mnie radni albo przychodzą wójtowie i burmistrzowie, musimy wybudować pływalnię. A ja zadaję pytanie, a policzyłeś, czy ta pływalnia będziesz w stanie utrzymać ją? Nie. Jest taka wola mieszkańców. Czasami trzeba, warto w tym momencie powiedzieć nie. A to też zarząd województwa? Nie, zarząd województwa nie jest od tego, przepraszam bardzo. Nie, zarząd województwa nie jest od tego. Przepraszam bardzo, ale to my nie będziemy brali na siebie takiej odpowiedzialności, że za lokalnych samorządowców my będziemy decydowali, czy coś ma powstać, czy nie. Proszę bardzo. Jeszcze ja może powiem, że przy ocenie wniosków, jeżeli wniosek jest formalnie poprawny, jeżeli ja nie mogę dopuszczać tego, że ktoś kłamie we wniosku, proszę Państwa, prawda? Nie możemy tego dopuszczać. Jeżeli wniosek jest formalnie poprawny, to proszę, jeżeli gmina A powiedzmy przejdzie, gmina B nie przejdzie, bo jest obok gminy A. Gmina B podaje zarząd województwa do sądu. I przegrywa.